Dzień dobry, a może dobry wieczór. Nie wiem, jaka będzie pora emisji filmu. No, witam wszystkich serdecznie. Poodpowiadamy sobie dzisiaj na różne pytania, które zadaliście. Bardzo wiele pytań, bardzo wiele. No, spróbuję poodpowiadać na nie. Natomiast, moi drodzy, nie zginęłam, nic mi się nie stało. Dziękuję za wszelkie tutaj jakieś zainteresowanie, które wykazaliście. Co się dzieje, gdzie są filmy, czego nie nagrywam. Pracy nadmiar po prostu, nadmiar pracy, moi drodzy. To, że mnie nie ma, że nie dodaję nowych filmów, to nie znaczy, że nic nie robię. Filmy są tylko dodatkiem do mojej pracy, czym dzielę się dodatkowo, tak? W tym momencie chciałabym do końca roku zrealizować pewne bardzo, bardzo niezmiernie dla mnie ważne projekty, które myślę, że za jakiś czas zdradzę już szczegóły, czego będą dotyczyły, ale na razie jeszcze nie. Natomiast wymagają w tym momencie bardzo dużo mojego zaangażowania. Jestem bardzo zaangażowana w realizację tych projektów i no, nieliczny wolny czas muszę tam temu poświęcać, no bo chcę do końca roku pewne kwestie w swoim życiu zawodowym dopiąć, że tak powiem, na ostatni guzik, co ja dopnę, ale wy, drodzy Państwo, też się z tego ucieszycie, bo myślę, że będziecie zadowoleni z efektów tej pracy mojej, która jest teraz objęta taką jakby tajemnicą, no powiedzmy niespodziankę jakąś tam szykuję. I dużo pracy to wymaga, więc nie nagrywałam. Będę się starała też od czasu do czasu brać dłuższe urlopy, ponieważ pracujemy bardzo dużo, na obydwoje z Adamem, olbrzymie ilości godzin. Pracujemy weekendy, więc potem, przepraszam, ale 2-3 tygodnie będziemy takie robić przerwy na regenerację sił i wtedy nie będziemy nagrywać. No chyba, że będziemy się dzielić tylko jakimiś drobnymi tam przyjemnościami z wami, co ja osobiście bardzo lubię robić. I moi drodzy, w takim razie zaczynamy, jedziemy. Mam spisane tutaj wszystkie te pytania, które udało mi się znaleźć. Od jakiegoś czasu notowałam sobie. No i zaczynamy. No, co się dzieje z energią na świecie, we wszechświecie? Co z energiami na Ziemi, co się dzieje? Świat zwariował, można byłoby powiedzieć, tak? Więc co się ma dziać na świecie, co się ma dziać we wszechświecie? Wszyscy wiedzą. Nie oczekujmy rezultatów innych, które się zadzieją w sposób cudowny same, jeżeli sami wkładamy, no właściwie popatrzmy, co wkładamy, tak? Tylko jeżeli zmieniasz swój sposób postępowania, możesz oczekiwać innych rezultatów. Przypomnę, że na to, co się dzieje na Ziemi, co się dzieje we wszechświecie, no to pracowały pewne istoty już lata. Natomiast wszyscy ludzie zostali zaskoczeni jakby 2 lata temu, tak? No 1,5 roku, prawie 2 lata już niedługo będzie. Będę dużo mówić dzisiaj o planszy. Maciej Starko, tutaj Cię wzywam od razu, wiesz, przypilnuj mnie trochę, w razie czego użyj kruka. Użyj kruka. To, co dotyczy, no gdybym powiedziała jakieś słowo, które no, nie powinno paść, tak, bo może być cenzurowane. Moi drodzy, będę mówić o tej całej sytuacji na świecie, o tym, co się zdarzyło, co widzę ze swoich badań, ze swoich wizji, wglądów. I chcę się tym z wami podzielić. Oczywiście, że ja cały czas to sobie na bieżąco badam, sprawdzam, kontroluję, co się dzieje, odczuwam te wszystkie fale kołyszące. W tym roku naprawdę nie było spokoju. W czasie wakacji to już nie były takie wakacje jak w ubiegłym roku. Pierwsze, bardzo silnie kołysała się ta fala tego niepokoju, te wszystkie gady, które tam planowały,
co zrobią, czwartą falę, dziesiątą, pięćdziesiątą, ile wyszczą, kiedy im się czas kończy, możliwość tak zmuszenia jeszcze ludzi do tego, żeby no tak jakby wprowadzać ten swój własny termin, tak? To były energie, które opasują, to były i to są energie, które bardzo mocno opasują kulę ziemską, szczególnie ten jej świat astralny, czyli ciało astralne zewnętrzne, tak zwane zewnętrzne dla człowieka, ciało astralne Ziemi. Wiadomo, że ten świat nasz jest rozwarstwiony. W poprzednich filmach mówiłam na temat białej kuli, na temat czarnej kuli. No to może zacznijmy nastrojowo i sympatycznie od tego, co się dzieje w białej kuli, czyli w tej przestrzeni, w tym świecie, na naszej Ziemi, na naszej planecie, gdzie znajdują się osoby, które są osobami rozwiniętymi, czyli i pojęcy, tak. No oczywiście w cudzysłowie. A tak naprawdę osoby, które się już obudziły, osoby, które realizują jakieś swoje zadania, swoje cele związane ze światem, z globem całym, tak? Z Ziemią jako żywym organizmem, z Ziemią jako planetą, którzy urodzili się tutaj, mając nie tylko pochodzenie człowieka z ewolucji, ale również tacy, którzy no mają inne pochodzenie, typu pochodzenie anielskie, typu pochodzenie jakichś gwiezdnych wędrowców czy duchów natury, których przecież też bardzo dużo się przecież rodziło ostatnio, tak? No to przychodzą wojownicy, to są tak zwane wojownicy światła, którzy, chociaż ja nie lubię słowa wojownicy światła, bo się kojarzy to z jakąś walką, a tak naprawdę to są osoby, które niosą światło. Niosą światło, a w tym momencie mamy walkę o światło. Na świecie globalnie mamy walkę, czyli wojnę o światło. I teraz tak, to co jest dotyczy białej kuli. Niewalczący dają wiedzę, dają informacje, dają swoją energię. Dają energię swoich serc, energię swojej miłości, ale również energię swoich umysłów, swojego postrzegania rzeczywistości z wyższych poziomów świadomości. I to się dzieje w białej kuli. Biała kula jest cały czas bardzo dynamicznie pulsująca. Bardzo pięknych energiach, w których jest w tym momencie mniej mleczności astralnej, a więcej energii już duchowych, które są no, przezroczyste, półprzezroczyste w tym momencie. Skrzące, lśniące, my to z Adamem Karpińskim nazywamy energiami z drugiego, trzeciego, czwartego zakresu kolorystycznego, kolory, jakby kolorów związanych z poziomami świata duchowego. Wygląda to bardzo piękne. Ono jest takie, ta kula jest, ta przestrzeń w tej kuli jest taka jakby skrystalizowana już, pomimo że ma swoją dynamikę podobną do bicia serca. Tak jakby te serca u tych ludzi zaczynały bić jednym rytmem, jakby bardzo silne rozumienie zjednoczenia i wzajemnego wsparcia. Są tam ataki z sił przeciwnych, żeby rozbić, ale w tym momencie, jak to się już tak skrystalizowało, no to ciężko tym siłom zła będzie rozbić tą przestrzeń stworzoną przez tych ludzi. I to nie są ludzie, którzy, moi drodzy, wspólnie medytują, tak? Bo w dalszym ciągu jest tak, że ci wszyscy medytujący wspólnie to niestety otwierają ten świat astralny. Czyli przezroczystość duchowa ustępuje mleczności. Mleczności astralnej. Mleczności astralnej, tak jak we mgle, może się schować wszystko, również zagrożenie. Więc jest to dopuszczanie jakby tych sił przeciwnych do tego, żeby mogły wtedy działać pod płaszczykiem przez swoich agentów, tak to nazwijmy, którzy często też udają ludzi rozwiniętych, świadomościowo rozwiniętych, tak, z otwartym sercem. Dlaczego? Dlatego, że potrafią pięknie mówić. Pięknie mówić. Kto nie rozróżnia, kto nie potrafi weryfikować czy kalibrować poziomów świadomości, to dużo ludzi na świecie będzie się nabierało na takie piękne słówka, słodyczkowate bardzo,
za którymi nie idzie żadna energia miłości, tylko idzie energia kłamstwa i fałsz, która jest prawdą, tak jakby przykryta po wierzchu pięknymi słowami. A energie tego, które za tym stoją, tego nie potwierdzają. Trzeba weryfikować, trzeba nauczyć się kalibracji po prostu. I kalibrować pod kątem poziomów świadomości, tak? Żeby się potem nie wykłócać o to, co jest, prawda, skalibrowane, że się autorowi nie podoba, tak, tak, chciałby, żeby było z poziomu 500 jakaś tam jego książka czy coś, a potem się okazuje, że to z poziomu poniżej prawdy, tak. Kalibracja pokazuje wszystko, to jest tylko informacja. To jest tylko informacja, to nie jest ocena, że jest to dobre albo złe, tylko to jest to po prostu dana informacja. Dla autora też powinna być to informacja, aha, coś jest nie tak. To znaczy, że jeszcze muszę nad sobą popracować. Nie szkodzi, ważne jest to, że duża ilość ludzi rzeczywiście dokonuje w tym momencie, dzięki temu, co się dzieje na Ziemi, jakby skoku kwantowego w swoim rozwoju. Bardzo dużo osób teraz zaczyna praktykować uważność. To już nie są tylko medytacje, bo medytacje, miłość bezwarunkowa, nie. Bardzo dużo osób zaczyna powolutku, ale już jednak przestawiać się na miłość wszechogarniającą, która jest bliżej, tak jak dla chrześcijan, porównywalna z miłością Chrystusową, ale tak naprawdę miłość wszechogarniająca to jest jakby wyjście już poza religijność, poza systemy filozoficzne i poza religię. A trzeba wychodzić poza religię. Zobaczcie, co się dzieje w Watykanie. Kto się interesuje, niech zobaczy. Więc biała kula ma się dobrze. Zachodzi tam bardzo duży dynamizm, zachodzi bardzo duża praca i emanacja energii serc i energii oczyszczonych umysłów zaczyna delikatnie, wibrując, rozprzestrzeniać się. Jeżeli ta energia się rozprzestrzenia, to ta energia daje wiedzę, daje tą miłość. Jest jak po prostu takie rzucanie ziarna. Kto jest otwarty chociaż trochę na poznanie prawdy, no to ziarno, czyli energia, pada na jakby żyzną glebę, tak? Gdzie wtedy ten człowiek pod wpływem impulsu, jaki dostaje od zasilony taką energią, no co będzie robił? No będzie się otwierał, moi drodzy, będzie zadowolony, tak? Będzie poszukiwał prawdy. Może nie rozumieć, może na początku czuć się zagubiony, ale już zaczyna dążyć do prawdy, do poznania prawdy. I to jest prawidłowy kierunek i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Ale co tam słychać w czarnej kuli, które wpływom tej kuli również podlegamy wszyscy na Ziemi, bo również ona ma swoją dynamikę, tak? Też ma wpływ na białą kulę, biała ma na czarną, czarna ma na białą. Czyli tutaj bierzemy pod uwagę energię tych wszystkich osób, gadów, które stoją za całą tą plandemią, tak? Za szczy, pawicami, eliksirami. Kiedyś były eliksiry magiczne, tak? Przez alchemików podawane. A teraz no, też są takie magiczne eliksiry. Tylko służą do zdobycia nieśmiertelności, a wprost przeciwnie, do skrócenia obecnego życia u wielu osób. I teraz, jak to się ma jeszcze do wszechświata, jeszcze chwilę powiem. No, te energie i to, co się dzieje z Ziemią, która w tym momencie również jest bardzo obciążona. Ziemia jako planeta, tak? Odsyłam tutaj do innych filmów, w których mówiłam o oddechu Ziemi. No moi drodzy, tam sobie troszeczkę też informacji zdobądźcie. Natomiast to jest odczuwalne w całym wszechświecie. No nie ma takiej możliwości, żeby nie było odczuwalne, nawet jak jest coś drobnego. Nawet każda nasza ludzka myśl pojedyncza też będzie odczuwalna na drugim krańcu wszechświata. My jesteśmy jak trybiki jakiejś maszyny. Wszechświat ewoluuje cały czas. On się zmienia i my wraz z nim się zmieniamy. Podlegamy różnym naciskom. Z zewnętrznym, jako naciskom energetycznym. Ale również i rozprężeniom.
naciski rozprężenia, bo to tak jak Ziemia oddycha, my oddychamy, Wszechświat też oddycha, też żyje swoim pulsem, swoim własnym rytmem. No ale to jest opowieść jakby na zupełnie inny film. Natomiast tutaj, no jak to, patrzcie, o czym ja mówię. Mówię o energiach, a miałam mówić o polityce. No przepraszam, w świecie energii się lepiej czuję niż w świecie polityki. Ale dobrze. Czarna kula. Złożona z energii tych wszystkich osób. Osób przestraszonych, osób, które się jeszcze nie obudziły. W której również energia się krystalizuje. Przede wszystkim przestrzeń tej energii to głęboka hipnoza. Hipnoza, która jeszcze bardziej zapanowała tak jakby w tej przestrzeni. W momencie, kiedy ktokolwiek dotyka tylko tej przestrzeni, a jeszcze nie był zahipnotyzowany, z automatu wchodzi w energię, gdzie zaczyna być wchodzić w stany nieprzytomne. Stąd tak wiele osób, które tam się znajdują, jakby żyją w tej czarnej kuli, w tej przestrzeni czarnej kuli, one, można byłoby powiedzieć, że są w olbrzymiej, skrajnej nieprzytomności. Stąd te agresje, bardzo wiele osób tych tak zwanych zaszczypanych przedstawia bardzo silną agresywność. Może być ta agresywność tłumiona. Jest ta agresywność oparta na bardzo silnym lęku, na niechęci przed konfrontacją, bo przepraszam, w tej chwili z białej kuli płynie tyle informacji, w tej chwili ta energia zaczyna tak działać, że energie z białej kuli docierające do czarnej kuli zaczynają wybudzać tych przestraszonych, tych skrystalizowanych, zamkniętych na sobie. I tak jakby w samej tej czarnej kuli znowu się zaczynają dziać jakby podziały na kolejne światy, czyli dwie przestrzenie. Jedna, beton zabity, zamknięty, który nie do ego na kolanach, ego w kompleksach, ale też duma i pycha, która no nie pozwala tym ludziom przyznać się do błędu. Nawet jeżeli coś tam ich już budzi, to będą działać, jakby reagować agresywnie, bardzo mocno, żeby nie dopuścić prawdy do siebie. Bo wtedy trzeba się skonfrontować z prawdą o sobie. Jak to? Podjąłem taką decyzję, tak dałam się oszukać, a tak się jego mądrego się uważałam. No i co wtedy będzie? No wtedy z taką informacją, z takim przyznaniem się do tego trzeba będzie coś zrobić, prawda? Bo tak ciężko byłoby z tym żyć. A szczególnie jeżeli się dało zrobić krzywdę sobie, namawiało się swojego męża albo swoją żonę, zmuszało się, ciosało się kołki, zrobiło się już krzywdę swoim dzieciom powyżej 14 roku życia, tak? Bo się sprzedało im taką ideologię. Moi drodzy, i ten beton niestety jest w tym momencie jeszcze nie do ruszenia. Ale ci, którzy zrobili, nawet popełnili to, tą krzywdę sobie zrobili, wystąpili przeciwko sobie ze strachu, z lęku. Były to po prostu lęki egzystencjonalne o życie, o przeżycie, o pieniądze. No i teraz, moi drodzy, oni są bardzo sfrustrowani, bardzo potrzebują pomocy. I tu jest ta przestrzeń, się otwiera dla tych znachorów, uzdrowicieli, bioenergoterapeutów. Pomagajmy. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, w tej chwili już jest obudzony, co robić, ratunku? No dawajcie pomoc, tak jak potraficie. Wiadomo, że pewnych kwestii nie jesteśmy w stanie zrobić jeszcze, tak? Bo wszystko, nawet bioenergoterapia ma być w tej chwili nową dziedziną. Potrzebujemy innych rozwiązań. Ja bardzo mocno pracuję cały czas z Adamem, z Maciejem. Również pracujemy nad daniem jakiegoś innego jeszcze rozwiązania. Robimy, co możemy. I bardzo dużo pracujemy z ludźmi chorymi, z potrzebującymi, z ich psychiką w takim kontekście energetycznym, tak? Bo nie psychologicznym, bo od tego są psycholodzy i psychoterapeuci, ale w kontekście energetycznym. Oczyszczamy w tej chwili, jak jesteśmy jak śmieciarze, którzy wywożą tony śmieci z ludzkich umysłów, z ich serc, z ich energetyki. Moi kochani,
nie trzeba odrzucać tych ludzi, którzy popełnili ten błąd ze strachu i pozwolili sobie zrobić krzywdę, myśląc, że w ten sposób nie stracą pracy. Nie, bo będzie się po prostu pętla na ich szyi jeszcze bardziej zaciskać, tak jak będzie próbować zaciskać na pętlę na naszych szyjach. Trzeba dać wsparcie. Trzeba przygarnąć z powrotem tych ludzi do siebie. Jeżeli się budzi, ma dostać pomoc. Ma dostać pomoc, ma dostać informacji, których potrzebuje na swój własny temat. Co potem z nimi zrobi, z tymi informacjami, nie wiemy. Ale dobry Bóg po to go skierował na przykład do ciebie, drogi uzdrowicielu, czy drogi lekarzu, tak, czy drogi prawniku, po to, żebyś mu pomógł. To jest ten czas, kiedy ty w swoim skoku kwantowym, w swoim rozwoju, jakby może wyższej świadomości czasami, tak, masz szansę na to, żeby taki skok wykonać właśnie dzięki tym ludziom i tym, że im możesz pomóc. Więc to się dzieje z energiami na Ziemi. A betonu nie ruszać. Za betonem, jak za falochronem, stoją gady. I stoją inne tak zwane rasy kosmiczne. Tutaj pytanie od razu, tak? Że często mówię o tych różnych istotach. No i gdzie to można przeczytać, albo gdzie tego można posłuchać? No, w tym momencie to można posłuchać nagrań, ewentualnie zakupić nagrania. Z rocznej szkoły regresingu był taki temat obciążenia wynikające z pochodzenia. Tam było człowieka z ewolucji, było o różnych innych pochodzeniach, tak? No tam jest chyba ze 16 czy 14, już nie pamiętam nawet dokładnie, godzin nagrań. Dużo tam jest godzin nagrań. Trzeba by się wtedy skontaktować z Maciejem. On dalej pokieruje. W każdym bądź razie, wracając do tych energetycznych jakby aspektów, nie zostawiać tych ludzi w tym momencie, którzy się budzą, którzy się garną. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy sobie już w tej chwili też my wszyscy, bez względu na pochodzenie, które jesteśmy ludźmi i mamy ludzki genotyp duchowy i zrobiono zamach na nasz dom, czyli Ziemię, robi się zamach na nas, jako na rasę, wspólną rasę, która tutaj zamieszkuje. Próbuje się zrobić z nas cyborgi, a część wyeliminować, czyli utłuc po prostu, bo w tej chwili zachodzi niestety ludobójstwo. I słuchajcie, my nie musimy nikogo atakować, ale mamy prawo się bronić. Zawsze to powtarzam. Chcesz być dobrym człowiekiem? Nie musisz atakować, ale masz prawo się bronić. Gady mają to do siebie, że trzeba im mówić nie. W tym momencie zaszło to już wszystko tak daleko, że cała stanowczość jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo potrzebna. Ja stoję na stanowczo nie. To już nie jest czas na to, żeby być kulturalnym i kulturalnie tylko dobierać słowo i kulturalnie odchodzić w kąt. W tej chwili jasne dawanie informacji i pokazywanie sprzeciwu, no niestety, osobom, które nas atakują, jest konieczne. Bez wyzwisk i bez rękoczynów, bez agresji. No bo jeżeli jesteś agresywny, to siedzisz w czarnej kuli, a nie w białej swoją świadomością i swoim sercem, czyli siedzisz emocjami, a nie energiami serca. Tak, więc to mniej więcej dzieje się w tym momencie i tutaj to odpowiedź o energiach, tak, o świecie, który no, mi jest szczególnie bliski. Dobrze, kolejne pytanie. Co się dzieje w tym momencie na świecie? Jak ja oceniam politycznie, tak? Co jest w moich wizjach w związku z polityką, która się dzieje w tej chwili w różnych krajach? No i sobie tak wypisałam, bo pytania były o Australię. No to w Australii to już wiemy, co się dzieje. Źle się dzieje, moi drodzy. Nie pamiętam, czy mówiłam w którymś z filmów, ale chyba mówiłam, nie wiem, sprzed roku, że widzę, że zagoniono wtedy taki długi lockdown mieli wtedy. Nie wiem, czy to był jeden z pierwszych lockdownów. Ja widziałam chińskie statki jakieś, samoloty.
to oni coś cały czas wyładowali w tej Australii. Nie wiem, czy to była broń, czy to jakieś inne testy na tych ludziach w Australii robią i robili. Mówiłam już dawno o tym, że gorzej gadom idzie uderzyć w państwa, które jednak trzymają się jako państwa narodowe. Tam, gdzie nie było tak zwanego ducha narodu. Dlaczego? Dlatego, że zlepek multikulturowy to właśnie jednak był tym czynnikiem, że owszem, mogliście wszyscy, moi drodzy Australijczycy, mieszkać koło siebie, kulturowo wymieszani, ale nie mieliście czegoś łączącego, wspólnego tradycji i historii. W tym momencie, no niestety, ale takim, ja nie jestem zwolennikiem tradycji, a historię bardzo lubię, ale tradycji, która często była na fałszywej świadomości oparta, nie bardzo lubię. Niemniej wiem dobrze, że na tym etapie, w tym czasie, teraz, potrzebne jest oparcie się na tak zwanym duchu narodowym. Niestety łączy się ten duch narodowy z karmą narodową, natomiast uważam, że łatwiej to potem wyczyścić byłoby jednym wspólnym programem przez kilkunastu uzdrowicieli robionym, którzy wiedzą, co robią, niż w tym momencie dopuszczać do tego, żeby zwalczać jakby ducha narodowego, tak? Bo nie ma to, no jakby nie idzie za tym nic dobrego. Lepiej po prostu w tym momencie dobrym ratunkiem dla większości ogółu danego społeczeństwa jest jakby budzenie tego ducha narodowego właśnie na poziomie tradycji, które dany naród sobą przedstawił. Australia takiego ducha nie miała. Znaczy, jakiegoś tam ducha próbowali stwarzać, tak? Jako formę, nie wiem, egregora. Natomiast, czyli myśl o kształtu wspólnego. Natomiast, no bo nie jest to stary, że tak powiem, duch narodu. Dlatego, że sami Australijczycy to jest jeszcze młody naród, kiedy popatrzy się na nich jako na państwo. I teraz, no oni ich po prostu wymogą, jeżeli się nie będą bronić. Ten duch narodu teraz ma szansę, taki słabiutki jeszcze, jak dzieciuszek, ma szansę w tej chwili dojrzeć, ale w tym momencie już oni nie mają innego wyjścia. Tam już dochodzi do rozlewu krwi, tam już jest no taki, to jest kolonia karna. To była kolonia karna, kiedyś zaczynali jako kolonia karna. I teraz co, mają skończyć ludzie znowu jako kolonia karna? Mają się przebudzić. Muszą się przebudzić w tym momencie, no nie wiem, poprzez osoby, które nie tylko umarły z powodu koronawirusa, ale również jako osoby, które mogą zostać zabite przez totalitarny, podły system, który pozwolili sobie stworzyć, kiedy zgodzili się zapędzić do domów. Tak jak my wszyscy daliśmy się zapędzić wcześniej, tak? Kiedy na początku, kiedy było to działanie, kiedy rzeczywiście trzeba było przez chwilę nam wszystkim zostać w domu. W marcu ubiegłego roku, 2020. Bo jeszcze było nie wiadomo, co jest, gdzie jest, skąd to działa, tak? W tej chwili już bardzo dużo wiemy na ten temat. A coraz, cały czas, jeżeli ktoś jest nastawiony tak jak ja, no to przychodzą cały czas informacje. Ja też musiałam się zweryfikować przecież w swoim podejściu. Dlaczego? W swojej naiwności się przecież musiałam zweryfikować. Bo wizję czegoś strasznego, co grozi światu, to miałam bardzo dużo. Nie przyjmowałam ich nie brałam ich pod uwagę. Dlaczego? Bo wydawało mi się niemożliwe. Mówię, nie, to niemożliwe, żeby aż coś takiego się stało. Nie, to coś, jakaś moja chora wyobraźnia. Aż tak, żeby coś takiego zrobić drugiemu człowiekowi. Nie, to niemożliwe. No i potem się okazało, że możliwe. Australio, walcz. Australio, wstań z kolan. Niestety będą ofiary. Już są ofiary, moim zdaniem. Natomiast przyglądałam się przemówieniom tych osób, tego rządu, tak? Jakiś tam był minister zdrowia, jakieś tam, widziałam też dwie panie
jakaś przewodnicząca jakiejś partii, chyba pani premier to była, czy pani prezydent, trudno mi powiedzieć, ale w tym momencie nie pamiętam. W każdym razie, że widziałam ten cały minister od zdrowia, właściwie od choroby jednej, najważniejszej, no to moi drodzy, to był człowiek opętany, a jednocześnie w moim zdaniu jest to człowiek, który jest psychicznie w tej chwili już chory. To najpierw trzeba zrobić egzorcyzmy. No przecież macie tam aborygenów, którzy potrafią robić takie rzeczy. Co oni robią? Dlaczego nie zrobią? Siądą i kurczę nie wytupią w ziemię australijską. To trzeba zrobić najpierw tej istocie, która siedzi w tym człowieku, egzorcyzmy. A potem trzeba go wsadzić do psychiatryka i niech go lekarze leczą. O ile to trzeba izolować. Od jakiejś zdrowej tkanki jeszcze społeczeństwa te osoby powinny być odizolowane. Tak samo te dwie panie, które no, postępowały jak, nie wiem, rasowe nazistki. Trzeba wystarczyło posłuchać, co te osoby mówią. Tutaj nie trzeba być, nie wiem, no to trzeba jakimś człowiekiem, nie wiem, specjalnie wykształconym i tak dalej. Tu przecież widać, co się czuje. No nie czujecie, co tam siedzi w tych osobach? I taki naród, który powstał w miejscu, które przecież aż tak przyjazne do zasiedlenia nie jest. Zbudowali piękne miasto. Piękne miasta zasiedlili tą przestrzeń, jak umieli. No i co? I ci wszyscy ludzie w tej chwili do zamknięcia, do likwidacji, bo szaleńcy są u władzy? A przepraszam, także Australio, wstań z kolan. Wstań, Australio, z kolan, walcz. Walcz, bo to nie macie już innego wyjścia. Możecie już tylko walczyć. A cena może już być w tej chwili niestety ta najwyższa. Trzeba brać to pod uwagę. Liczę na aborygenów. Ich stare rytuały, ich połączenie silne, jeżeli zostało jeszcze. Połączenie z tamtą ziemią. Odwołajcie się do tej ziemi. To jest ratunek. To jest jeden z ratunków, który możecie w tym momencie zrobić. A przecież u nas też, to co w Australii, to jeżeli my pozwolimy też na to i nie będziemy dalej reagować, to za chwilę u nas też będzie ta Australia. Będziemy mieć taką samą, identyczną Australię. Albo jeszcze gorszą. Albo jeszcze gorszą. Francja. Odszczekuje wszystko. Moi drodzy Francuzi, bardzo was przepraszam za to, że wtedy, kiedy zalała was fala pseudo-uchodźców, bo przepraszam, nie będę ich nazywać uchodźcami, i kiedy pozwalaliście na to, żeby wasze piękne państwo z waszymi tradycjami zostało niszczone w taki sposób, że próbowaliście zachować tak, uwierzyliście w poprawność polityczną, tak? Że wtedy, kiedy wy będziecie tacy otwarci, tacy z sercem, to pseudo-uchodźcy zasilą wasze społeczeństwa. No już chyba w tym momencie wiecie, że dokładnie, że to jest nieprawda. Trzeba w tej chwili, przepraszam, moi drodzy, zrobić porządek. I wy zaczęliście robić porządek. Kiedy? Kiedy wam się dobrano do żarcia. Więc ja was przepraszam, że mówiłam, że Francja jeszcze jest. Jeszcze 3-4 lata temu ktoś mnie pytał, a co tam we Francji? A Francja jeszcze jest? Mówiłam sarkastycznie i ironicznie. Nie, przecież Francji już nie ma. Ona jeszcze jest, ta Francja? Za to was przepraszam, że tak mówiłam. Duch narodu francuskiego, stary duch, ze starymi korzeniami. Na tamtym terenie, w tamtym rejonie Europy. Wydaliście tyle fantastycznych istnień, macie w swoim łonie. Pisarzy, poetów. No macie, jak w każde państwo, również nie bardzo fajną historię. Ale, moi drodzy, powiem wam teraz tak. Vive la France. Vive la France. Moi kochani, przypomnijcie sobie. Zburzyliście kiedyś Bastylię. I nie było smartfonów.
ani innych cudów techniki, dzięki którym mogę do Was też w tym momencie mówić, moi drodzy, więc wiecie, takie cuda techniki, no to są też fajne, kiedy są przyjazne, kiedy w dobrym celu można je wykorzystywać. Tak jak właśnie robimy w tej chwili. Ale moi drodzy Francuzi, wyście dali radę kiedyś zburzyć Bastylię. No to duchu narodowy Francuzów, działaj. Już chyba sami dokładnie wiecie, że wszystko, na co pozwoliliście, trzeba cofnąć swoją obywatelską zgodę, po prostu. Życzę Wam, żeby to cofanie Waszej obywatelskiej zgody nastąpiło jak najszybciej. Ale przyszło Wam do głowy, że jak wywalicie swojego tego Macrona, to tak naprawdę on nie będzie miał gdzie się podziać? Bo przecież ta cała Unia Europejska to się składa przecież z państw narodowych, które przecież wiedzą, że są dla tej Unii teraz zagrożeniem. Mamy tu mieć drugie Chiny. Chcecie mieć drugie Chiny? Także vive la France. Tak jak Australijczycy, wstawajcie z kolan, tak Francuzi, przypomnijcie sobie ducha Bastylii, jak zburzaliście Bastylię. Bo to w tym momencie bardzo Wam się przyda. No Niemcy. Niemcy. Co ja mogę powiedzieć o Niemcach? Tak jak sobie patrzę, naród podporządkowany, zamknięty. W tym momencie, będąc też na wyjeździe nad Polskim Morzem, widziałam bardzo wielu emerytów niemieckich, którzy tu odpoczywają. Oczywiście zaszczepawkowanych, tak, w tych maskach chodzących, onucach na buziach po całych dniach. A tutaj ładnie, nie ma jakiegoś zamordu ani w sklepach, ani w różnych miejscach, tak? Jest otwartość, życzliwość i kultura nad tym naszym polskim morzem. Moi drodzy Niemcy, nie uporaliście się jeszcze z tym, co zrobiliście wiele lat temu. Sprawy są nierozliczone, nie są skończone. Te energie nie były wygaszone do końca. Nie były. Wyście ze strachu przed tym, co się zadziało, zaczęliście budować, odbudowywać się. No i tak, żeście się odbudowywali, że raptem dzięki Wam i Waszemu prymatowi w tak zwanej Unii Europejskiej mamy w tej chwili, przepraszam, coś, co trzeba zacząć nazywać po imieniu. Przez to, że Wy jesteście tacy spolegliwi w stosunku do swoich rządzących, którzy z Wami robią, co chcą. No to mamy Czwartą Rzeszę? Co to jest? Mi to się pokazało właśnie państwo, w ogóle w tej Europie, pokazało mi się państwo, gdzie po prostu te kontury tej Unii Europejskiej całej, tak, z zanikającymi konturami państwowymi, i pisał Czwarta Rzesza. Co to jest, pytam się. Czwarta Rzesza. To taki prymat jest wasz? To zróbcie wy porządek. Po prostu zróbcie porządek. Również u siebie. Nikt za was, obywatele Niemiec, nie zrobi porządku. Tak samo jak my jesteśmy, jako obywatele, odpowiedzialni za to, kogo byśmy do władzy dopuścili, w swoim braku świadomości, oszustwie, ulegając jako obywatele przekupstwom. Tak samo wy jesteście odpowiedzialni. A potem prymat europejski, tak? No to macie swój prymat. Ile nieszczęść się zdarzyło? Ile nieszczęść się zdarzyło i mamy kolejną wojnę? Nie oskarżam was o to. Bo tak samo jak wy jesteście odpowiedzialni, my jesteśmy odpowiedzialni, Francuzi są odpowiedzialni. Australijczycy są odpowiedzialni. Jako obywatele daliśmy swoją zgodę na to, co się w tym momencie dzieje. Wybraliśmy przekupne, rządzone, zarządzane przez gadów elity. No to niestety nigdy za nas nie zrobi. Plejadanie, odczepmy się od plejadan wreszcie. Dajmy im oddychać. Sami musimy zrobić porządek, po prostu.
Więc zacierające się granice, próba dążenia za wszelką cenę do zrobienia z nas wszystkich Europejczyków drugich Chin. To nie ten kierunek. Zobaczcie, co taka piękna historia Chin. Jeśli chodzi o medycynę, tak? Tradycyjna chińska medycyna, coś, co uważam za, jeśli chodzi o diagnozę, o przepływy energetyki, fantastycznie funkcjonujące. Gdzie się tego można uczyć? W Europie, w Stanach, w Chinach się można nauczyć? Mało. Dlaczego? Dlatego, że to państwo się wypaczyło. Po prostu. Nie ma ducha Chin w Chinach, jako w narodzie. Też pozwolili kiedyś jako obywatele. To są dopiero owce. Mówi się o nas, że my jesteśmy owce. A tam co jest? Co zrobiono z człowieka? Co uczyniono z człowiekiem? No trudno. Trudno. Może i Chińczycy kiedyś się obudzą. Natomiast kolejne pytanie. Jakie państwa są teraz największym zagrożeniem dla świata? Rosja czy USA? No moi drodzy, największym zagrożeniem dla świata są teraz Chińczycy. A Rosja? Rosja trzyma się swojego, jak zawsze. Oni tam sobie krzywdy nie dadzą zrobić. No nie, niestety, tam jest po swojemu trzymale, o tak wszystko, w garści. A w USA? USA, jak patrzyłam, jest cały czas zagrożone rozpadem. Nie ma tam stabilizacji. Już nawet mi się nie chce mówić o tym Trumpie i o tym Bidenie, naprawdę, ale w każdym razie patrząc jako państwo, to też trzeba patrzeć na obywateli, bo tam jest też wielokulturowość. To, co mają rdzennego, czyli Indian, to z tej wiedzy nie korzystają albo minimalnie. Zrobione zostało bardzo dużo, żeby tą jakby rasę ich wykorzenić, zniszczyć, rozpić. Także no jeżeli została tam jeszcze jakaś szamanka, szaman, niech tańczy w tym momencie w intencji oczyszczenia ich ziemi z spływów tych niekorzystnych wpływów gadów, czy innych ras kosmicznych, które w tym momencie chcą odebrać ziemię. Ziemię jej mieszkańcom. A z tą ziemią chcą tym mieszkańcom odebrać ich światło. Czyli uderzenie jest w duszę, w ducha, w światło boskie. Tak jak już mówiłam w poprzednich filmach. Więc oczywiście jest tak, że nas tu się próbuje w tym momencie montować. Montować nas się próbuje w wojnę z Rosją, bo też sobie to sprawdzałam po swojemu, patrzyłam w tych wizjach. I no i niestety to są cały czas takie prowokacje w tym kierunku, a gdzieś wszystkim umyka, że na terenie naszego państwa jednak zbyt dużo jest wojsk obcych. Zbyt dużo jest wojsk obcych i też trzeba by się było zastanowić w momencie, kiedy już z gadów i skończymy, jakby my jako ludzie skończymy porządkować swoją sytuację w tym kraju, co mam nadzieję uda nam się, bo jakby coraz więcej światła się pokazuje przy tym cały czas, że jest to możliwe. Jest to jeszcze naprawdę bardzo, bardzo mała jaskółka, ale powoluteńku zaczyna się pokazywać, że zaczyna się deenergetyzowywać tak jakby ta ścieżka, że jest możliwe oczyszczenie. I potem trzeba byłoby pomyśleć, jak podziękować obcym wojskom, sojusznikom tak zwanym, tak? Za dużo prowokacji. Za dużo prowokacji, która jest tam do niczego niepotrzebna. Stan wyjątkowy. Trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o stan wyjątkowy, który został wprowadzony raptem. Dlaczego? Dlatego, że raptem może się zacząć rozszerzać na te województwa, które to województwa jest najmniejsze. Ale na razie będzie jeszcze propaganda, prawda, obwiniania zaszczepawkowanych, tak? Narracja, niektórzy kupują, beton z czarnej kuli kupuje tą narrację, tak? To widzieliśmy no, po celebrytkach przecież, aktorkach albo kucharkach, celebrytkach, takich wypowiedziach, ban.
moje drogie panie, ban. Się zastanawia, czy ona będzie tych aktorów tylko zaszczepanych, albo niezaszczepanych nie dopuszczać do przedstawień. Ty się, kobieto, zastanów, czy ktoś ci zechce przyjść na twoje przedstawienie. Bo żebyś zrobiła nie wiadomo co. Tak, żebyś miała następnego dnia Oscara dostać. To w tym momencie ostracyzm społeczny, na jaki się naraziłaś, jedna z drugą, jakby ferując te poglądy na ziemię. No nie bardzo. Nie w tą stronę, drogie panie. Nie w tą stronę. W ogóle to, jeżeli ktoś zapomniał i uważa, że segregacja ludzi jest czymś bardzo takim fajnym, no to zapraszam do siebie, do Lublina. Siądziemy w mojej kuchni. Ale tylko tych, co zapomnieli, czym jest segregacja. W mojej kuchni widać komin krematorium na Majdanku. Tak, jak kupowałam, nie zwróciłam uwagi, był trochę za drzewami. Dopiero przy którymś śniadaniu myślę sobie, oho, miałam karmę obozową, wtedy jeszcze nie oczyszczono, więc mogło tak się zdarzyć. Także panie Morawiecki, panie Niedzielski, wy się przejedźcie, bo z Warszawy macie teraz S17. Rządowymi to w 1,5 godziny będziecie na miejscu. No. Dla was wszystkich z drogi zapchają, żebyście mogli przyjechać. I na Majdanek. I przejdźcie się tam po obozie. Może wam się coś przypomni, może wam coś tam drgnie w sercach, których nie macie. Pewnych rzeczy nie robi się za żadne pieniądze. Po prostu pewnych rzeczy się nie robi. No rozumiem, te apele może są nie na miejscu. Niemniej przyśniło mi się właśnie coś takiego, że mam powiedzieć coś takiego do tych ludzi. Przyśniło mi się, obudziłam się 5 rano. Myślę sobie, matko kochana, czy ja nie mam w nocy co robić, tylko jeszcze do Niedzielskiego i do Morawieckiego apelować. Na litość boską, Boże, co ty mi mówisz? A Bóg ma dobry humor, zawsze mów, dobrze, Elu, dobrze, powiesz. Kiedy będziesz chciała? Albo jak będziesz chciała? Myślę, że to jest dobry czas. Po prostu do Święcimia macie za daleko, ale macie Majdanek, blisko, pod nosem. To nie jest muzeum w Warszawie, Polin. To jest coś, co było. Zaczęło się niewinnie. Od segregacji. Od tyfusu się zaczęło. A teraz mamy z innym tyfusem do czynienia. Sztucznie stworzonym. Także zapraszam. Może wam pamięć ruszy, może wam się coś tam, jakaś klapka odblokuje, to coś może zobaczycie, coś was, no nie użyję słowa oświeci, bo to jeszcze daleko. Nie w tym wcieleniu i jeszcze nie parę następnych. Kolejne pytanie. Unia zabrała nam pieniądze. Co pani na to? No ludzie kochani, od kiedy to Unia ma swoje pieniądze? No czy byście zapomnieli, że oni nie mają, tak jak rząd nie ma swoich pieniędzy, tak samo Unia nie ma swoich pieniędzy. To są pieniądze wpłacane przez członków. Nie ma członków, nie ma pieniędzy. A tutaj nam się straszy nas. Jakaś pani nie bardzo mądra chce zagłodzić tych Polaków, tak? Prawda? Oj, drodzy. Nie wpłacać składek. W ogóle, kiedy pytałam o Unię, to no niestety nie spodoba się to, co wam powiem, ale to naprawdę wychodzi jako informacja, przychodzi, że dla nas wcale w tym momencie bycie członkiem Unii nie jest korzystne. Tym bardziej, że oni będą dążyć do tego, żeby wprowadzać segregację, żeby robić nam tutaj drugie Chiny w Europie, tak? Dla nas, dla Polaków nie jest to korzystne. To już dawno przestało być dla nas korzystne. No i teraz cóż, siedzimy i czekamy. Będziemy co wiedzieć, raptem się dowiemy któregoś poranka, że w nocy ustalono raptem na jakimś posiedzeniu, tak, czy przegłosowano, że raptem
prawo unijne jest ważniejsze od polskiej konstytucji? Wiecie, moi drodzy, co to będzie oznaczało? A przecież w tym kierunku w tej chwili wszystko idzie, żeby uznać wyższość takiego prawa. No i co wtedy się będzie działo? Nie ma nas. W tym samym momencie nas jako Polaków, jako narodu nie ma. Nie istniejemy. Straciliśmy suwerenność. Rozebrano nas. Rozbiory już były. To jest historia, która co się powtarza po raz kolejny? I my na to pozwalamy, żeby tak się działo i co i nic? Tak zwany polexit dla dobra naszego państwa, dla dobra narodu. Po prostu lepszy jest ostracyzm europejski. My naprawdę się wyżywimy. Mamy naprawdę super rolnictwo, którego też no, zaczyna się być zabijane po trochu, prawda? Nie będzie łatwo, ja nie mówię, że będzie łatwo, bo pokazywało się przy tym bardzo silne światło duchowe, że jest to dobra droga. Tylko nie ma jakby ze względu na pieniądze, które rzekomo nam dają, to po prostu przestać brać i przestać płacić składki, bo nic tam nie dają. Z tego, co żeśmy wpłacili, odbieramy trochę. A jak dadzą awansem, to potem zabiorą. Czy dalej nikt tego nie rozumie? Żeby była pora się zainteresować. Nie będzie łatwo, dlatego że mamy obce wojska, a za chwilę będziemy mieć unijne wojsko. Już w tym momencie, tak jak mi pokazywało się w tych moich wizjach, to już w tym momencie wojska z innych na przykład krajów są używane w innych krajach, albo policja, czy jakieś specjalne służby to są, gdzie są rozpędzane jest tłum. Żeby swój, no jednak nie okazał jakichś uczuć czy emocji. Dlaczego? Nie wiecie, dlaczego szczypawkowano wszystkie w państwach narodowych armię jako jedne z pierwszych? No nie wiecie w dalszym ciągu? To się domyślcie. No, zniszczyć trzeba, żeby nie było armii. A myśmy też na to pozwolili. Myśmy też na to pozwolili. Naszej armii też już nie ma. Też uderzenie, zdrada, uderzenie w naszą armię. Ten człon, który ma nas bronić, został uderzony, został zatruty trutką. A nasi generałowie jeszcze do tego nawoływali, tak? I jeszcze gnębili żołnierzy. Widziałam, oglądałam komisję, jedną z komisji sejmowych, gdzie żołnierz się wypowiadał. Przełożeni jeszcze do tego namawiali, zmuszali. Z kim współpracujecie, generałowie? Z kim współpracujecie? Nie wiem, majorowie, czy jakie tam macie swoje rangi? Czemu żeście się poddali? Będziecie stać na straży. Uderzono w was. Jak wy macie nas bronić? I komu wy tak naprawdę służycie w tej chwili? Szkoda ludzi. Szkoda ludzi, których uczono całe życie. Rozkaz, rozkaz, rozkaz. Rozkaz jest najważniejszy. Tak. Powiedziałam wam to po prostu, bo co miałam zrobić? Po prostu wam to powiedziałam. Kolejne pytanie. Co z uchodźcami? Czy przyjmować, czy nie? Kto tu tak naprawdę ma rację? Moi drodzy, oczywiście, że przyjmować. Kogo przyjmować? Uchodźców z Australii przyjmować, moi drodzy. Polaków, którzy gdzieś tam w Kazachstanie jeszcze nie mają się jak do Polski dostać. Wywiezieni bardzo dawno temu. Czyli wnukowie, tak, bo tamci już nie dożyli. Przyjmować uchodźców z państw, które w tym momencie, gdzie ludzie będą uciekać z państw, gdzie jest totalitaryzm, nazizm, faszyzm. I tych ludzi trzeba przyjmować. Niestety nie przyjmować tak zwanych pseudo-uchodźców. Dlaczego? Dlatego, że mieszają w tym różne służby różnych państw. Ja oczywiście o Mińsku to wiecie, to nie ma się co powtarzać, tak? Że Łukaszenka nam podrzuca na granicę i stan wyjątkowy dla 40 uchodźców.
artystów, którzy są zresztą zamieniani, bo jak sobie popatrzyłam i sobie sprawdzałam, to mi pokazywało się, że tak siedzi jakaś grupa uchodźców, a ci, te służby ich zamieniają, żeby im nie zmarzli za bardzo, tak? Czyli część siedzi gdzieś tam niedaleko granicy i potem znowu są zamieniani. Trochę posiedzą, następnie pokrzyczą. Nie mamy prawa nikogo wpuszczać tutaj takiego na swój teren, kto znalazł się tutaj nielegalnie. Natomiast mogą się znaleźć legalnie, czyli zacząć przelatywać nam ludzi, którzy będą uciekali z reżimu, który może się zdarzyć w Niemczech. Może się zdarzyć, już się zdarza w Australii, za jakiś czas oni będą chcieli tu być. Mogą też tutaj zacząć próbować uciekać nam ludzie z Izraela. Ci przestraszeni, tak samo wzięci za tak zwany, brzydko powiem, ryj, tak? Wcześniej, którzy uwierzyli w propagandę, a którzy w tym momencie bardzo, bardzo mocno chorują. Dla tych takich ludzi, z nazizmu, który się nam rodzi na nowo, terroryzmu medycznego, nowe określenie, terroryzm medyczny, no ale jednak taka prawda. I tych przyjmować, a nie tych obcokulturowców. Na nich przyjdzie czas, za jakiś czas, jeżeli rzeczywiście będą uciekać z rodzinami, to bardzo jest dobre i pomocne wtedy przyjmowanie ich, ale w myśl pewnych zasad, które tym ludziom trzeba byłoby wtedy postawić. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było powtórki z tego, co się, dzięki czemu Francja upadła, tak? Czy tego, co się dzieje w Niemczech, czy w Szwecji. Byłam, jeździłam, widziałam we Francji, tylko nie byłam w Niemczech. Też nie byłam w Szwecji, byłam, widziałam, co się dzieje. Strach wejść na niektórych tych. Nie wolno po prostu pozwalać im na asymilację, zajmowania całych dzielnic i tak dalej. Prosta rzecz tutaj, żeby rzeczywiście pomóc tym ludziom, nie skrzywdzić tym, którzy potrzebują, uciekają przed wojną i są w rodzinach. Jedna rodzina na 20 polskich rodzin, bez możliwości jakby tworzenia zaraz całego, zajmowania całej dzielnicy i tak dalej. Z jakimś czasem na naukę języka polskiego, jeżeli chcą tutaj zostać. Z czasem na asymilację, oczywiście z pomocą państwa finansową na początku. I to wtedy by rozwiązało rzeczywiście problem. I tak mi się pokazywało, że to byłaby w tym momencie tak jakby, no nie wiem, nie całościowo, ale może jakiś kolejny stopień do szukania dalszych rozwiązań. Latania, tak jak robili to nasi parlamentarzyści, wrzeszczenia na granicy, łamania prawa, to jest niedopuszczalne, to nie powinno się niestety zdarzyć. I wiem, że to zaraz będzie krzyk na mnie, że coś tam mówię nie tak jak niektórzy nawet znajomi moi uważali, mnie nie interesuje to, co wam się wydaje i tylko popatrzcie sobie, z jakiego wy poziomu świadomości mówicie pewne rzeczy. Rozumiem, że wydaje się wam, że jesteście empatyczni, ale nie ma w was długofalowego myślenia, postrzegania rzeczywistości w sposób ciągły i długofalowy, czyli nie widzicie skutków, bo żyjecie sami, nie widzicie przyczyn, nie widzicie dalekosiężnych skutków. Sami żyjecie, kurczę, drodzy ludzie, na skutkach, bez poznania przyczyn. I stąd potem takie zachowania właśnie gdzieś tam, że to wam się nie podoba, bo to jest tak, się nie powinno, bo to brak empatii. Empatia jest na swoim miejscu, a ja robię film o informacjach. O informacjach i mówię, co bardziej jest pokazywane z większą ilością światła, czyli z większą możliwością tego, żeby było to korzystne dla wielu osób, którym rzeczywiście potem można byłoby pomóc. To ma być wszystko pomyślane, strategicznie zrobione i wtedy jest to zielone światło rzeczywiście, żeby to się udało. Ale na razie teraz trzeba pomóc tym, którzy uciekają od totalitaryzmu. Po prostu, który od nazizmu, od faszyzmu, który się zbudził w naszym pięknym świecie. Bo w tym momencie, jeśli mówimy o pseudouchodźcach, no to niestety
Chodzi o uderzenie w państwa narodowe, tak jak już mówiłam, i rozsadzenie ich od środka. A wtedy będą łatwiejsze do tego, żeby rozwalić te państwa. O kurczę, gdzieś tam mi się... O, lampa mi się odbija, przepraszam. Będę się pochylała, żeby mi nie świeciło prosto w okulary. Czy stan wyjątkowy wprowadzony był potrzebny? Oczywiście, że nie był potrzebny, ale z dobrym pretekstem w tym momencie na to, żeby postraszyć trochę, tak? W tych gminach. Kolejne pytanie. Czy będzie wojna? Co to wojny nie ma? Wiecie, ile pytań dostałam? Czy będzie wojna? Czy będzie, Pani Elu, czy będzie wojna? Jeszcze dobrze, nie wstałam już na Messengerze. 30 pytań o to, czy będzie wojna. Myślę sobie, matko kochana, co to, gdzie tam znowu komuś się coś stało? Co to znowu za wrzaski o tą wojnę? Przecież ona już jest. Ona cały czas trwa. Czy ktoś nie zauważył, że jesteśmy na wojnie? Mało tego, my już nawet jesteśmy na wojnie, możemy już, my jesteśmy po prostu pod okupacją. Po pierwsze, nasze elity, które miały pięknie zarządzać naszym państwem, są w wojnie przeciwko obywatelom. Jesteśmy w tej chwili pod silną okupacją i próbuje się nam wprowadzać coś, co uderza się w nasze podstawowe obywatelskie wolności. Jaka ta konstytucja jest, ale jakaś jest. Jakieś prawa w niej są zawarte, które miały być służyć ogółowi. No, jeszcze chwilę zaczną nam konstytucję poprawiać. Niestety jest to możliwe. Już tak bardzo w tej chwili próbują zabezpieczać się ustawami. Wojna już jest. Druga, jakby drugi aspekt wojny, którym podlegamy, to jest aspekt wojny duchowy. No przecież to jest walka o duszę, o światło, o zniszczenie. Jeżeli my będziemy ze swoim światłem na powierzchni ziemi, żaden gad nie będzie mógł się utrzymać przy nas. Dla nich my śmierdzimy, moi drodzy. Nasze światło jest im przeszkadzające, mają to za dużo światła. Dlatego transhumanizm, naprawdę, po to to robią, po to próbują robić cyborgi za chwilę z ludzi. A teorie spiskowe? Wszystko teorie spiskowe, ile trzeba, żeby się powstały, żeby pokazały się, czy są prawdą, czy nie. Było pół roku, teraz już nie, czasami miesiąc wystarczy, żeby kolejna teoria spiskowa okazała się prawdą. Wystarczy nie być ignorantem, bo informacje nawet w internecie to są ogólnie dostępne. Także jest to wojna o duszę i wojna cały czas trwa, my jesteśmy pod okupacją. Dlatego, że byliśmy na tyle jako obywatele, no już nie chcę używać słowa głupi, może naiwni, weźmy słowo naiwni. Byliśmy na tyle naiwni i przekupni, że pozwoliliśmy, by osoby z podwójnym obywatelstwem zostały elitami w naszym kraju, które rozdają teraz karty. No pierwsza rzecz, już wnioski trzeba wyciągać. Jeżeli uda się oczyścić nasz piękny kraj, naszą piękną ziemię z takich wpływów, no to pierwsza rzecz, wiadomo, że nikt z podwójnym obywatelstwem nie będzie mógł, powinien być wybierany, prawda? Nie powinien być wybierany. Nikt z podwójnym obywatelstwem, kto się nie zadeklarował, że jest Polakiem, do jakichkolwiek władz, ani do parlamentu, do Sejmu, do Senatu, nigdzie. Również na, nie wiem, bycie wojewodą, czy tylko marszałkiem, zwykłym samorządowcem. Nie. Po prostu nie. Co dalej ze szczypawkami? Tak jak sobie sprawdzałam, to pokazywało mi się, że będzie jeszcze próba zamachu na nas wszystkich, tak? Oni nie odpuszczą, moi drodzy. To nie jest tak, że oni odpuszczą nam wszystkim, raptem się przestraszą, tak? Już zobaczcie, oni są zdeterminowani. Oni w tej chwili też wiedzą, że walczą o życie, o przeżycie. Mówiłem już to w którymś filmie, że nie będą odpuszczać, bo oni walczą, tak? Oni już wiedzą, że będzie kara, jeśli przegrają.
No kara musi być, nie ma innego wyjścia. Jak nie chcieli brać odpowiedzialności, będą musieli wziąć tą odpowiedzialność za swoje uczynki. Tyle zgonów? Ludzie. Ludzie naprawdę umierają. Wiem, cały ostatni rok, ta poprzednia zima, tak? Poprzednia jesień. Dla mnie to była katorga, jeśli chodzi o pracę. Katorga. Wspomaganie. No i teraz tak, no każdy musi w swoim sumieniu zdecydować po prostu, co wybiera. Czy wybieram wolność, czy wybieram niewolę, za jaką cenę, to są rzeczy do rozważenia. No ja tego nikomu nie powiem, to jest sprawa sumienia każdej osoby. Trzeba pamiętać, że również dla tych, co walczą o wolność, to może być cena różna. Czasami śmierć, tak, pobicie, zabranie życia w sposób skrytobójczy, bo zamachy będą się zdarzać na ludzi, którzy w tym momencie walczą o wolność, to zostało im pokazane, że są takie możliwości. Zresztą na świecie to już na przywódców państw, prawda, są zamachy. A co tu dużo mówić teraz? Zwyczajny człowiek taki, przeciętny, czyli wolnościowiec, co tam sobie walczy, trochę krzyczy po ulicach. No, on też jest niebezpieczny dla systemu. No i pytanie jeszcze jedno, co robić w Polsce? Zobaczę, czy czegoś nie ominęłam. Co robić w Polsce? Jak walczyć o Polskę, jak ratować Polskę? No częściowo to już odpowiedziałam na to pytanie, omawiając poprzednie pytania, ale na pewno trzeba się nastawić na ruchy oddolne. Przestańmy szukać i czekać na lidera. To nie są czasy na lidera, to są czasy, kiedy jakby jakaś większa ilość głów musi tutaj po prostu brać w tym udział. To nie jest praca na jednego człowieka, który by to wszystko ogarnął, naprawdę. Więc zakładanie jakichś stowarzyszeń, skupianie się razem, grupowanie się w ten sposób, to jest ten czas, to jest bardzo dobry czas na to. No i oczywiście sądownictwo. No już ja wiem, że tak się ciągle z tymi sądami upieram, a wy mi ciągle mówicie i piszecie, a bo przecież tam to nic nie daje, to trzeba mieć pieniądze. No niestety, trzeba to traktować jako inwestycję, kurczę, zakładać te sprawy, dochodzić sprawiedliwości. Niestety w tej chwili to jest taki czas, że trzeba mieć zawsze przy sobie ten telefon, w razie czego nie chcą cię gdzieś puścić, nagrywaj od razu, to jest uderzenie w twoją wolność osobistą, czy jakieś sekwestracje i tak dalej. Od razu, moi drodzy, świadków, nagrania, zakładać sprawy i się nie zastanawiać, w najmniejszej sytuacji nie zastanawiać się. Sądy mają być zarzucone, już powinny być zarzucone tym sprawami. To jest przecież, zrozumcie, że my chcemy praworządności, ale w ten sposób, kiedy my cały czas uciekamy jako obywatele i nie korzystamy z tego, co mamy. On nie jest ten system super fajny, ale on jest jaki jest. I na bazie, zanim nam jeszcze tego, że jeszcze nam nie zmienili ustaw, nie przegłosowali i tak dalej, to my, drodzy Państwo, przecież w ten sposób jakby odwołując się raptem w dużej ilości o wolność do sądownictwa, jakie mamy w tym momencie, budujemy tak jakby podwaliny pod nową praworządność, pod nowe rozumienie, ustanowienie prawa, które i tak wiadomo, że trzeba będzie za jakiś czas skorygować, by było rzeczywiście wspierające dla ludzi jeszcze bardziej. A na razie, żeby nam tak szybko nowych ustaw wspierających gady i globalistów nie nasi szanowni posłowie nie głosowali, tak, prawda, ręka w rękę, co ci ludzie krzyczą na tych manifestacjach? PiS, PO, samo zło, tak? Coś tam lewica, PSL, teraz Kukiz. Ludzie mają rację. Kiedy pytałam i pokazano mi, został Sejm. Jakie siły energetyczne są w naszym Sejmie? No to były tam było czarno. Tam było czarno, gdzie niegdzie szaro. I tam drobniejsze jakieś punkty beżowe. Nie było ani jednego miejsca, gdzie byłoby jasno, czysto.
Nie było. Więc oni klepną wszystko, moi drodzy. Oni klepną wszystko. Ja powtarzam, czy nie wiesz, jesteś w twoim mieście, głosowałeś na danego posła, senatora, tak? I co? Wiadomo, że z klucza partyjnego lecą. A przecież może być twoim sąsiadem. To mu jako sąsiad nie masz odwagi powiedzieć? Co ty robisz, człowieku? Druga rzecz. Naprawdę trzeba wysyłać maile. Śni mi się sen, który najprawdopodobniej spełnię, że wysyłam do pana Kosiniak-Kamysz maila, w którym piszę mu, jak jestem z niego niezadowolona, bo też pytałam przed snem, co robić, Boże, w tej sytuacji. Wtedy pan Braun wyszedł na tą trybunę, mównicę, tak? I powiedział parę słów ministrowi od choroby, gdzie dał się też ponieść emocjom, tak? Nie pora rozpatrywać, czy było to potrzebne, kulturalne, czy niekulturalne, ale potem wyleciał tam pan ten Kamysz i oczywiście zaczął tam grzmieć swoje. Zbiórka na, no nie wiem, na tą karę, tak, zrzutka na pana Brauna, no to bardzo dużo ludzi się na to zrzuciło. I co, i dalej beton poselski nie dotarło do nich, co się stało? Ktoś raz wam prawdę powiedział, jeden tam sprawiedliwy, no Bóg tak mówił, Chrystus mówił chyba, że jeden sprawiedliwy wystarczy, żeby coś zostało uratowane. No to jeszcze pan Braun. Tylko pamiętajcie, no to jest duch narodowy, to jest potrzebny tylko na ten czas. Na ten czas, prawda? Bo potem nas walą w tradycję i to też nie będzie fajne. W tym momencie też jest pokazywane, że to no, nie są tak stabilni, tak? Robią dobre rzeczy, ale robią i nie bardzo fajne, no różnie, jak wszędzie. Natomiast, no, śniło mi się właśnie, że wysyłam maila i po prostu piszę w tym mailu, że jestem niezadowolona. Jestem obywatelką, która jest niezadowolona z niego jako z posła. Bo ja pytałam, co my jako ludzie mamy robić, nie tylko co ja mam zrobić, ja jako Ela Starko, ale co my jako ludzie mamy robić z tym całym Sejmem i z tym Senatem, gdzie też zostali wpuszczeni ludzie, którzy nie posiadają świadomości, wyższej świadomości. Mówię o wyższej świadomości i o kierowaniu się sercem. I tutaj no, przypomnę naprawdę taką podstawową zasadę ludzką. Bardzo podstawową, której wszyscy powinni już wiedzieć. Bo przykłady mamy na co dzień, że tak zwana wiedza wyższa akademicka nie idzie w parze bardzo często z mądrością, albo może dosyć rzadko chadza z mądrością. Ktoś, kto jest profesorem, niekoniecznie musi być mądrym człowiekiem. Może być specjalistą w swojej dziedzinie, bardzo wąskiej przeważnie. I tyle. I tyle. Mądrość opiera się na empatii, mądrość opiera się na miłości, opiera się na zrozumieniu, często na doświadczeniu. Wiedza ogólna to wiedza ogólna. W tej chwili jest upadek wiedzy akademickiej, która przestała się rozwijać, a zaczęła się zwijać. Jak wy naukowcy to oczyścicie? Przecież to się zawsze opierało na negacji. Wyście się rozwijali poprzez negację. Ktoś coś wymyślił, wyście próbowali to rozwinąć, zanegować. W ten sposób powstawało nowe rzeczy. A teraz? A teraz wszystko to opiera się na fałszu. Na sfałszowanych statystykach. Jak wy to uporządkujecie? Nie wiem, o to jeszcze nie pytałam. Nie wiem, jakby to nie jest zupełnie mój świat nauki, tak? Natomiast jest mi bliski, znany, bo w rodzinie też mam przypadki różne. Stanowisk i tak dalej. Więc ruchy oddolne i zalać tych posłów swoim niezadowoleniem. Mają maile. Nie mówię, żeby chodzić do biur poselskich, no chyba, że ktoś chce. Nie mówię też, przestrzegam też przed tym, żeby nie wymyślać im,
Myślicie, że jeżeli będziecie ich atakować z paszczą, wyklinać na nich i tak dalej, to coś pomoże? A ilu wśród takich, co wyklinają, jest takich prowokatorów ze służb? Nie myśleliście o tym? Człowiek mądry potrafi zmieszać z błotem, nie używając ani jednego brzydkiego słowa. Kolonel Makuszyński bodajże tak mówił. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Może ktoś podpowie w komentarzach, kto powiedział takie słowa kiedyś, że można tak zrobić. Człowiek też inteligentny, człowiek się w ten sposób też przedstawia. No, moi drodzy, można wszystko powiedzieć. Można powiedzieć, jestem, mówić do nich o emocjach, które się czuję. Jestem z Pana pracy niezadowolony. Nie podoba mi się Pana zachowanie. Nie podoba mi się, że jest Pan za tym, za tym, za tym. Że Pan to popiera, wspiera. A jak nie będziecie już mieli argumentu, zapraszamy na wycieczkę na Majdanek. Bo coś, o czymś Pan zapomniał. Po prostu. Najwyżej muzeum zarobi na biletach. Więcej. Może coś im drgnie wtedy. Drgnie w głowie, a może co niektórym w sercu. No i tutaj wracamy jeszcze do jednej rzeczy. Chyba już wszyscy przekonali się o tym. Mówiłam o tym bodajże na wiosnę. O weryfikacji, o jakimś całym programie weryfikacyjnym dla przyszłych polityków i urzędników. Dla wszystkich osób, które będą we władzach za jakiś czas i które będą porządkowały tą sytuację, z którą w tym momencie mamy do czynienia. Moi drodzy, a ja Iskra wtedy, pamiętacie, w jednym czasie gdzieś nam to przyszło, nazywają to na NTV certyfikatem obywatelskim czy społecznym, dokładnie nie pamiętam nazwy. W każdym razie ja to nazywałam weryfikacją, weryfikatorem. Niech w tym momencie trzeba szkolić ludzi, no ja szkolę takich ludzi, w Reminderze to są dobrzy ludzie, którzy potrafią, których uczymy w Szkole Świadomości, tak, weryfikacji. Tacy ludzie muszą być naprawdę, którzy dojdą do władz, muszą być dokładnie sprawdzeni pod kątem poziomu świadomości, pod kątem programów autodestrukcyjnym, pod kątem misjonarstwa, które chcą narzucać. To wszystko jest do sprawdzenia. Tak jak się robi testy psychologiczne, tak? Czy ktoś się nadaje do jakiejś pracy. No nie wiem, nawet żeby zostać kierowcą, no to też zawodowym, tak? Są takie badania. Także, moi kochani, tutaj nie może być w polityce, w urzędzie, na stanowisku, w Sejmie, w Senacie już nigdy więcej żaden dureń. Nie może być. My zasługujemy na to, żeby tam były osoby, rządziły osoby, czy w rządzie, tak? Żeby rządziły osoby nieprzekupne, mądre, ze zdrowym sercem, z zdrowym kręgosłupem moralnym. Trzeba robić takie weryfikacje. Mam nadzieję, że dożyję takich czasów jeszcze, że można będzie coś takiego robić. Że osoby, które są osobami uczciwymi, które są osobami wysokoświadomymi, będą weryfikować takie osoby do służby tak zwanej publicznej. Rzeczywiście, żeby to była służba publiczna, czyli służenia drugiemu człowiekowi, że się ktoś rzeczywiście nadaje, czyli niesie w sobie takie wartości. Naprawdę trzeba do tego wracać. Dobrze, jeszcze pytanie jedno. Co Pani sądzi o parlamencie? Myślę, że jest dobrym pomysłem, natomiast że jest to pomysł, który no niestety łatwo o fałszerstwo. Pokazywane mi zostało to jako coś, gdzie jest łatwo o fałszerstwo. Czyli naprawdę musiałoby być bardzo silne zabezpieczenia. Jak takie zabezpieczenia zrobić? Nie wiem, są to jakieś sprawy techniczne. Ja nie jestem techniczna. Dobrze, sprawdzam, czy wszystkie pytania. O tak, niestety, jeszcze nie wszystkie.
czyli jeszcze trochę. Teraz o analizie rozwoju duchowego, bo było bardzo dużo takich pytań. Kiedy analiza Merkel, przywódca Chin, Ursula von der Leyen, kiedy ARD Niedzielskiego, Morawieckiego? Moi drodzy, ja jestem skromną osobą, mnie nie stać na prawników, żeby robić ARD Niedzielskiego i Morawieckiego. Będziemy zrzutki zakładać potem następne? Dobra, żartuję w tym momencie. Przecież ja już w swoich filmach mówiłam o tym, kto nami rządzi. Nawet pamiętacie, mówiłam, był taki film, gdzie mówiłam, że pokazywały mi się takie zdrajcy narodu, tak? Pytała mnie tak dawno, prawie rok minął, czy nadal oni są tymi zdrajcami? No nie, oni nie są już zdrajcami. Po prostu my nie jesteśmy ich narodem. Pytałam o uczucia i emocje, jakie oni mają w stosunku do nas, do Polaków. I to jest żywa, czysta nienawiść. Żywa, czysta nienawiść. I z drugiej strony, jeśli chodzi o całą tą sytuację w Unii Europejskiej, tak? I Unii Europejskiej dotycząca, to co to taki jakiś tam Niedzielski czy taki Morawiecki? To są tylko wykonawcy, to są tylko pionki. Jak będą się nie nadawać, to oni ich zmienią na jakieś inne osoby, które będą równie dobrze, dobrymi podwykonawcami. Co tam robić? Co to sprawdzać? Czy to nie widać, z kim się ma do czynienia? I co kieruje tymi ludźmi? Przecież to wszystko widać jak na dłoni. Tu nie trzeba robić żadnych analiz rozwoju duchowego. Upadek jest widoczny. To co raptem mamy do czynienia? Co? Z kim? Robiłam już filmy i mówiłam też o tym, kto jest na przykład w tej Europie, tak? Kto tam rządzi i kto stoi za całą tą akcją ogólnoświatową, za tym całym przewrotem tak naprawdę ekonomicznym. Jeżeli coś poczuję, to zrobię, ale w tym momencie nie czuję, nie widzę w ogóle sensu siedzenia, ślęczenia i tej mojej pracy, wkładania w to tyle czasu i wysiłku. Chyba że raptem coś nastąpi, jakaś zmiana, okej, dobry Bóg powiela, piszemy, no to piszę, siadam sobie, sprawdzam wtedy i tak dalej. No i coś tu jeszcze. Kolejne. Putin, czy jest schowany? Czy to klon? Ktoś pisał, ktoś coś mówił. Kogo pani bada? Putina badam. Ja badam Putina. I nie interesuje mnie, moi drodzy, co kto mówił, co kto badał, gdzie komu co wyszło, bo jakiś jasnowidz powiedział tak, a inny jeszcze powiedział inaczej. A co mnie to obchodzi? Ja nie słucham żadnych jasnowidzów, bo niestety nie chcę mieć jakiejkolwiek sugestii, po prostu. Mam swoje wizje i mam swoje metody badawcze i na nich się opieram. Jeżeli komuś to się nie zgadza, jest to sprzeczne z kimś, co mówi coś, co komuś tam pasuje, to niech sobie słucha, nie musi mnie słuchać, po prostu. Jest to, myślę, zdrowa bardzo wtedy sytuacja. Nie słuchaj, słuchaj tam. Tylko wnioski wyciągaj. Za rok, za dwa zobacz, co się komu sprawdziło. Ja daję informacje, jestem oddawania informacji. Nie ma to, wkładam w te informacje swoich emocji, po prostu. Także jak ja to robię, że ja sprawdzam, czy to Putin, czy to, a może ja sprawdzałam tylko klona Putina, a ja sprawdzałam Putina. Dlaczego? Bo umiem zrobić tak, żeby dotrzeć do środka. Albo inaczej, że mam taki talent, że umiem pokonywać pewne blokady. Nauczyłam się. Czyli jest to możliwe, żeby się nauczyć. I kiedy pani, kolejne pytanie, kiedy pani weźmie pod lupę nowych jasnowidzów?
Nazar Jackowski, no Jackowski nie jest nowy. Ator, Beatę, nie wiem o jaką Beatę chodzi, siostry, z kim oni są połączeni? Moi drodzy, czy ja naprawdę mam jeszcze za mało, czy za dużo roboty, żebym jeszcze siedziała, jakichś jasnowidzów sprawdzała? Nie interesuje mnie to, mówiłam o tym przed chwilą. Nie będę, proszę mi nie wysyłać takich pytań, a mam ich około setki w tygodniu, tak? Bo ktoś tam coś za przeproszeniem pierdnął, mnie to nie interesuje. Patrzcie po emocjach, patrzcie jakie emocje się kryją, wasze własne emocje, jakie są wasze reakcje emocjonalne na to, co mówią tamci ludzie. Informacja, jeszcze inaczej, jasnowidz nie ma prawa zasilać swoich wizji swoimi emocjami. Bardzo wiele osób, które próbuje jasno widzieć, tak naprawdę są czarnowidzami, czyli nie pozyskują informacje, bo doenergetyzują swoimi emocjami daną wizję, którą zobaczyli. Poza tym wizja zależy od poziomu świadomości osoby, która tą wizję robi. Im wyższy poziom świadomości, tym większy wgląd w różne światy, w różne przestrzenie świata astralnego, świata duchowego. No to ja mam ich wszystkich sprawdzać, nie mam co robić, kto ma jaki poziom świadomości. Wtedy będziemy wiedzieć, w którą przestrzeń świata astralnego zagląda. Czy w dół leci i stamtąd zbiera informacje tylko z czarnej kuli, a może ktoś jest tak wybitny, że zbiera tylko z jasnej kuli? Im wyższy poziom świadomości, tym bardziej ma wgląd, jakby tak jakby z góry patrzył, a jednocześnie ma możliwość przejawiania się, przejścia przez te wszystkie przestrzenie po informacje. Dlaczego? Dlaczego tak jest i dlaczego jest wyższy poziom świadomości wtedy tak ważny? Bo ktoś ma uporządkowany swoją emocjonalność przy wizjach. W momencie, kiedy wchodzi w wizję i zobaczy coś strasznego, typu ludzi w Australii, tak? Jeżeli wtedy zrobi chociażby tylko takie coś, to już doenergetyzował. Jeżeli zrobi to nawet tylko w myślach takie zaskoczenie, już doenergetyzował tą wizję negatywną. Czyli może sprawić to tak jakby danie przewagi temu, żeby negatywna wizja się dokonała. Informacja to jest po prostu informacja. Ona nie jest ani dobra, ani zła. To my swoimi emocjami nadajemy jej ten status. Zrozumcie to wreszcie. To nie jest skomplikowane, naprawdę. To jest bardzo proste. Uporządkuj swoje emocje, będziesz jasnowidzem, po prostu. Będziesz chodził po informacje, zbierał informacje, ale nie będziesz zasilał tych informacji swoimi energiami. Tak, żeby przeważyły. I teraz tak, jasnowidz, o tak, wielu zabiją, wszyscy polegną, mamy wojnę, wszystkich nas zabiją, tak? Nas zabijają powoli każdego dnia brakiem wolności, swobodnego oddechu, płynnego przejawiania się w świecie. Zapomnieliście o tym? Po prostu jest. Także nie będę sprawdzać żadnych jasnowidzów. Niech każdy sobie sam ze swoimi emocjami leci tam, gdzie potrzebuje. Po prostu. Bo talenty można mieć. Jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucia. Przy analizach rozwoju duchowego badam ten aspekt przy tym ARD+, czyli takim rozszerzonym spektrum, tak? Jasno wiedzenia, bez wizji, tylko wie i już, bo ma silne połączenie z górą. Ale jeszcze oprócz tego trzeba mieć gotowość do używania swoich talentów, która opiera się na zaufaniu do siebie. Jak masz zaufanie do siebie, to masz zaufanie do Boga, w Jego opiekę, w Jego prowadzenie. Mówiąc o Bogu, podkreślam to zawsze, nie odnoszę się do egregora żadnej religii, tylko mówię o najwyższym źródle. O wszechmocy, o stworzycielu naszego wszechświata. Także z kim są połączeni?
ich sprawa, ich etapy rozwoju. Nie moja rola w tym, żeby ich sprawdzać, kogokolwiek sprawdzać. Ja jestem od sprawdzania tego, co się dzieje na świecie albo co się dzieje w życiu pojedynczego człowieka. I staram się wykorzystywać swój talent, czyli talent, żeby była też jasność. Nie, talent nie jest darem. Talent jest czymś, co zostało wypracowane. Czasami przez tysiąclecia wypracowuje się w różnych życiach. Coś, co potem jest talentem w którymś życiu, którego można korzystać. Bo zbudowało się gotowość do używania danego talentu. Najlepiej stuprocentowo. Stuprocentowo. Bo spotkałam bardzo wiele osób i przy analizie rozwoju duchowego to wychodzi, że ktoś ma, kurczę, jest po prostu 89, 90, 100%. No nie wiem, jasnowiedzenia. Najwyższa półka, nie? Pyk, siada, od razu ma informacje. Ale gotowość do używania swojego talentu jest wypracowana na 30%. To ze swojego talentu stuprocentowo wypracowanego energetycznie skorzysta na 30% tylko. Widzicie? Logika też jest przydatna, jeśli chodzi o jasnowidzenie. Dobrze, kończę, moi drodzy. Naprawdę dzisiaj było, ojeju, półtorej godziny. No trudno. Wytrzymacie, chyba że Maciek może rozetnie na dwie części. Nie wiem tego w tym momencie, bo przerwy nie zrobiłam, to nie wiem, jak to wyjdzie. Ja wam dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I dziękuję wam za waszą życzliwość, za to, że się tak martwiliście o mnie, gdzie jestem, co robię. Może do zobaczenia nie tak długo, jak to trwało ostatnio kilka miesięcy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się, zdrowo się trzymajcie.